Po 3 latach premiery Valoranta na komputery wreszcie doczekaliśmy się wersji na telefony. I w tym odcinku powiem wam, kiedy będzie premiera, jak pobrać, jak zagrać i gameplay. Ale jeszcze w ramach przypomnienia, właśnie trwa stream, gdzie macie do odebrania skiny za darmo. Więc zapraszam do wbijania streamy codziennie o 12. Dobra, więc zacznijmy od samego początku. Teraz na ekranie pojawił się trailer o Valoranta Mobile.为此，我们聚集在一起，我们是受到征召的英雄，我们誓死守护我们的原定，以及我们的世界。嘿，新来的，在正式战斗之前，我们先热热身。拿起前面的这把武器，开火干掉敌人，漂亮，精准一击，很好，跟我来。 小心，前面有敌人。 Trailer jak trailer, nic tutaj ciekawego nie było. A teraz przejdźmy do gameplay tutorialu. No ale jeszcze przy tym zwróćcie uwagę na grafikę, która jest spoko. Nie jest źle, spodziewałem się, że będzie gorzej. I nowe animacje postaci, które teraz widzicie właśnie na ekranie. No i jeszcze jest nowy interfejs, który jest bardzo w porządku. A co do samego gameplay tutorialu, to jest w początku normalny. I po ukończeniu tego normalnego przenosicie się na Ascenta. Interfejs z broni, bardzo w porządku, podoba mi się. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. I ten tutorial polega na tym, że po prostu gracie na boty, gra wam pokazuje, co macie robić, robicie to. No i ukończacie tutorial. Przygotowanie. 战胜敌方队伍，阻止敌方通过爆能器夺取我方援境。地图中有 A、B 两个重要区域，敌人攻占任意一个区域，就能部署爆能器夺走我们的援境。敌人可能向 A 区、B 区或中路发起进攻。 现在打开商店，购买武器、护甲和技能来武装自己。队友将防守 A 区与 B 区，我们去防守中路。 小心，前面有敌人，敌人升起了毒怒，快使用巡敌舰。 按住技能，并拖动，可快速释放。很好，我们继续前进。进入防御敌人，击败敌人可以为你的大招充能。 Dobra, więc przejdziemy dalej. Teraz będzie dostępne systemy operacyjne takie jak iOS i Android. Wam się spytacie, czy są jakieś beta testy Valorant Mobile? Są, ale niestety są tylko w Azji dostępne. Ale cień szans na otwarte beta testy pojawiły się, bo gdzieś wyczytałem, gdzieś na Reddicie. W końcu tego roku mają być tutaj u nas w Europie, więc zobaczymy, jak to będzie. Oficjalna data premiery Valorant Mobile ma być w przyszłym roku. Nie wiadomo kiedy. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo spoko ta gierka się wydaje. Grywalna dosyć. No i ważna informacja, że crossplayu nie będzie. I z tego co nie wiadomo, gry tylko powierzy się na oficjalnej stronie, na sklepu Play tego nie będzie, tak samo na tym sklepie od iOS-u. No i dobra, to będzie na tyle, nie będę was zanudzać, bo to są najważniejsze rzeczy. I przypominam, że właśnie trwa stream, zapraszam, bo warto wbijać. No i miłego śniadanka, albo miłego obiadku, miłej kolacji, albo miłego wala.